Ciekawa praca, poczucie bezpieczeństwa, rozwój, dobra atmosfera, empatyczny szef. Kto z nas nie chciałby pracować w takim miejscu? Tymczasem z badań wynika, że aż 62% pracowników przyznaje, że zmaga się z ostrym syndromem niedzielnego popołudnia. Jest to sytuacja, w której odczuwa silny stres związany z nadchodzącym poniedziałkiem i pracą. Zadowolenie z życia to w dużej mierze również zadowolenie z pracy, w której spędzamy większość naszego aktywnego dnia. Czy pracodawców interesuje pracowniczy dobrostan? Okazuje się, że nawet bardzo. Wszystko dlatego, że osobisty dobrostan zatrudnionego zwiększa jego skuteczność i efektywność, a zmniejsza na przykład absencję chorobową i chęć zmiany pracy. Chociaż pracodawcy coraz częściej wdrażają programy wspierające well-being w organizacji, warto przede wszystkim samemu zadbać o dobrostan. Jak osiągnąć dobrostan? Zadbaj o 5 obszarów swojego życia. Dziś skupimy się na dobrostanie, a nie chwilowej radości czy na przykład stanie uniesienia. Mówiąc więc o dobrostanie, nie skupimy się na czymś chwilowym, tylko tak naprawdę stanie względnie stałym, na który mamy wpływ. Według na przykład Seligmana na dobrostan składają się następujące czynniki. Pozytywne emocje, zaangażowanie, pozytywne relacje, sens i znaczenie oraz osiągnięcia. Radość, satysfakcja, duma, wzruszenie to tylko kilka przykładów pozytywnych emocji, które mogą pomóc Ci w osiągnięciu dobrostanu. W praktyce nie jest to jednak takie proste. Nasz mózg koncentruje się na negatywności. Co można zrobić, aby to zmienić? A gdyby tak odwrócić proporcje i zacząć rozpamiętywać te dobre doświadczenia, delektować się nimi, zacząć świadomie zmieniać oprogramowanie mózgu na bardziej pozytywne. Na przykład odkrycie z zakresu neuropsychologii pokazują, że ludzki mózg jest plastyczny, jest jak mięsień, który można wyćwiczyć. Jak w takim układzie wzmocnić pozytywność? Proponuję skorzystać z bardzo prostego ćwiczenia. Codziennie wieczorem, minimum przez tydzień, zapisuj 3 rzeczy, które w danym dniu poszły Ci dobrze i opisz dlaczego. Mogą to być drobne rzeczy, ważne, aby robić to systematycznie. Być może będziesz chciał kontynuować to ćwiczenie, a po kilku miesiącach stanie się ono Twoim nawykiem. Pamiętaj jednak, że tekst zapisany ma większą siłę i zawsze można do niego wrócić. Dzięki temu ćwiczeniu możesz stworzyć dziennik pozytywności. Zaangażowanie to doświadczenie, w którym ktoś w pełni wykorzystuje swoje umiejętności, mocne strony i uwagę do wykonania trudnego zadania. Jedną z emocji pozytywnych, wpływających znacząco na poczucie well-beingu, jest flow, czyli tak zwany przepływ. Daje ona dużą satysfakcję i zadowolenie. Różni się od doświadczeń czysto przyjemnych tym, że osoba będąca w stanie przepływu nie ma poczucia straconego czasu, a dana czynność może przyczyniać się do jej rozwoju. Stan ten osiągamy wtedy, gdy mamy odpowiednie kompetencje, aby sprostać zadaniu, a wyzwanie motywuje nas do działania. Angażujemy w jego wykonanie nasze umiejętności i oddajemy się danej czynności, czerpiąc tak naprawdę satysfakcję z niej samej. W tym stanie czujemy się silni i skuteczni. Dajemy z siebie absolutnie wszystko. Jesteśmy pobudzeni i skoncentrowani. Tak naprawdę kontynuujemy angażującą nas czynność tylko dlatego, że nas angażuje, bez żadnego racjonalnego uzasadnienia. Natomiast gdy wymagania przewyższają znacznie poziom naszych zdolności czy kompetencji, rodzi się u nas, co naturalne, lęk i obawa. Z kolei, gdy zadanie, wyzwanie jest na przykład poniżej naszych aspiracji, doświadczamy frustracji i nudy. Literatura przedmiotu wyróżnia 8 czynników charakteryzujących przepływ. Pierwszy to całkowita koncentracja na zadaniu. Drugi to jasność celów oraz bezpośrednia i natychmiastowa informacja zwrotna. Trzecie, zaburzone poczucie czasu, przyspieszenie, spowolnienie czasu,
Czwarte, doświadczenie jest samo w sobie satysfakcjonujące, staje się nagrodą samą w sobie. Piąte, bezproblemowość i łatwość. Szóste, to równowaga pomiędzy poziomem wyzwania a własnymi umiejętnościami. Siódme, to utrata poczucia samoświadomości. Ósme, poczucie kontroli własnych działań. Pozytywne relacje to fundament, na którym budujemy nasz dobrostan. Zadbaj o jakość swoich relacji, a tym samym buduj sieć wsparcia. Pozytywne relacje odnoszą się również do miejsca pracy. Aby budować zdrowe, dobre relacje ze swoimi współpracownikami i przełożonymi, warto respektować proste zasady, takie jak na przykład wzajemny szacunek, uczciwość czy tolerancja. Duże znaczenie mają również miłe gesty i poczucie humoru. Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźniki i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie 5 kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z życia codziennego, ale również z pracy. Są to sens, czyli czerpanie satysfakcji z tego, co się robi, poczucie wpływu i znaczenie swoich działań. Relacje, czyli ta dobra atmosfera w pracy, o której już mówiłam, życzliwe, szczere i takie wspierające relacje z innymi ludźmi. Są to również finanse, czyli bezpieczeństwo, stabilizacja finansowa. Kolejnym aspektem jest społeczność, czyli poczucie bycia częścią większej grupy, duma z pracy w danym miejscu, taka ogólna satysfakcja. I ostatnim elementem jest zdrowie fizyczne. Nowy rok to dobry moment na to, żeby zadbać o siebie i swój dobrostan. Może Wam w tym pomóc książka, bardzo praktyczna książka, pod redakcją dr Katarzyny Kulik-Moskwy, Wellbeing w organizacji, co, jak, dlaczego. Zadbajcie o swój dobrostan. Przyniesie Wam to z pewnością wiele korzyści.